Chciałem powiedzieć na odwrót, nie wiem czy ono. Sru. Jest typ. You can breathe. You can blink. You can cry. Hell, you're all gonna be doing that. Hej, witam was w kolejnym odcinku z DayZ. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnim razem tutaj skończyliśmy właśnie. A ja, żeby się tu zabezpieczyć jakoś. O, już ładnie strzały, zaraz pójdziemy w tamtą stronę. Tylko najpierw chcę się podreperować, że tak powiem. Mam tu dwie taśmy, więc jedną mogę sobie zużyć. Jakoś mi nie jest za bardzo... O nie, plecak mam zrujnowany. Pod żadnym pozorem nie mogę go zdjąć. Dobra, to jeszcze sobie mogę naprawić. Chyba uderzyłem w mikrofon nawet. Tak, na kanale tam jest ankieta odnośnie jaką grę najbardziej byście chcieli tutaj zobaczyć na kanale, ale mówię tutaj o trzech grach właściwie. O Modern Warfare, tej najnowszej, tym reboocie. I czekajcie, Modern Warfare, Modern Warfare, Need for Speed i Planet Zoo. Tutaj będziecie mieli na kanale, więc starczy tam sobie wejść i zagłosować, bym wiedział czego najbardziej, jakie gry właściwie oczekujecie najbardziej. Dobra, podajemy to. I idziemy. Trzeba będzie plecak znaleźć inny, no co? Nic innego nie zrobię. Ostatni raz się strzelałem z kolesiem i nagle wywaliło mnie z serwera, nie? Niby połączenie internetowe coś, ale no. Nie wiem. Tak trochę dziwnie. O kurde. Niezłe ładowanie obiektów akurat teraz. Albo za słowy komp, nie? Dobra, to gdzieś na skraju tam komisariatu chyba ktoś. Komisariatu. A jak wam się ta Battle Royale podoba? Dla mnie wszystko spoko, gdyby nie wypieprzało z serwera. Tak to by było zacnie. Tu wiecie, połączenie z internetem non stop, mam stałe połączenie. Bez żadnego problemu, tak jak to widać na streamach. I nagle wywala, to tak trochę nie halo. Co nie zmienia faktu, że w tą Battle Royale w DayZ gra mi się całkiem spoko. Naprawdę, jest całkiem fajna. Tylko czekam aż to bardziej dopracują i fajnie by było, gdyby ogarnęli to zerwane połączenie, bo tak to... Jak na razie, nawet w tej alfie, która tam obowiązuje, nie ma sensu po prostu grać. Póki tego nie naprawią, to myślę, że nie ma sensu. I tam, tak jak mówiłem na streamie i pisałem w komentarzach pod odcinkami właściwie z DayZ, to odpalacie sobie tą Battle Royale przez launchera, który jest już automatycznie wbudowany w DayZ. Tam na Steamie, jak naciskacie graj, to tam macie tego launchera podanego. Dobra, tutaj gdzieś gościu strzelał, na pewno gdzieś tu. Tylko nie wiem, czy okolice komisariatu, czy gdzie dokładnie. Już nie wiem, czy sam był, ale obstawiam, że nie. Dobra, jakoś tu sobie podejść. Gościu dość ostro łupał, zanim ja zacząłem nawet, wiecie, tak przygotowywać ten odcinek. W sensie mówić siemanko, czy tam hej hej, nie? Tu gościu ładnie ładował.
O! Czy to jest gdzieś na tą stronę? Dobra. Tylko jest jeszcze jedno, ale... Za mną jest safe zone. Safe zone. I teraz musi do jasnej, ciasnej wczytywać obiekty. Mogliby to też zmienić, jak już robili tą wersję. Żeby to tak nie ładowało sekwencjami. To naprawdę jest momentami wkurzające, szczególnie jak... O, teraz jeszcze... O, teraz jeszcze dźwięki zniknęły. Są z powrotem, to też jest... No, a szczególnie jest totalna lipa, jak już prowadzicie samochód i tak dalej i nagle wjeżdżacie w teren zabudowany, nie? No to już jest nieciekawie, albo macie przed sobą... Nie, zaraz trafi. Albo macie ten... Albo macie blokadę drogową na przykład przed sobą, nie? Albo gdzieś jest w pobliżu i nagle zapierdzielacie 80 na godzinę i kurde... I nagle słup, nie? Chciałem powiedzieć na odwrót, nie wiem czemu. Słup. Jest typ. Zestrała się broń. Gościu, giniesz, czy co? Co ty miałeś? Cholera, to nie jest ten. Nie ma tutaj strzelane do bombików, cholera. Tylko kurde... Tłumik mi się zesrał do jasnej cholery. No dobra, najwyżej będzie mi słychać jak... Dobra, zombie. Teraz się zlecą tu parszywca. Jak na razie jest jeden, ale tutaj też ktoś jeszcze strzelał. Ten gościu miał tylko nóż. Ale nie mogę być cały czas w tym jednym miejscu, muszę się jakoś oddalić. Te punkty, które patrzycie, one są już dawno nieaktualne, nie? Fajnie, że teraz tak... No, może fajnie, może nie, w sumie. Ale... Ktoś tutaj miał pomysł, żeby te postacie po spawnie wyglądały bardziej jak ten... Jak to się nazywa? Jak z Daisy Moda. Kamizelka, wiecie, ta taka standardowa kurtka. I tak dalej. A gościu dostał pociskami tą sporą na samym początku i on jeszcze nie padł, jeszcze dychał, nie? Ja nie wiem jak to... Później dostał w czachę, to od razu padł, ale już był tak pobity, że masakra kościół by się tak czy siak wykrwawił. Tu nie ma co się pytać ludzi, friendly czy nie. Dobra, ja tu nie widzę. Tu ktoś jeszcze siedzi w mieście. 200%, nie? Zrujnowany. Ja sobie mogę kupić następny piknikny. Ciachnie. Przerobić wszystko, żeby do tego nie doszło. Chociaż... Ostatnim razem, jak gościu strzelał... Na tym lotnisku, co straciłem połączenie, no to... Gościu grubo. On strzelił chyba raz, a... Ten... Ja tak porządnie mi zapieprzył. Sobie obejdę może. Ten gościu ewidentnie biegł do miasta, to nie był ten koleś co walił, a ten już się obstrał albo gdzieś skampił. To jest właśnie ten najgorsze, że jak ktoś się skampi, to już kurde gówno, nie? Northwest Airfield.
Ja chyba pójdę na Tisy. Chociaż z tego co mi mówił Piotr, no to mało osób jest na lotniskach. Nie widzieć czemu. Właśnie więcej osób jest tako przy jakichś wioskach i tak dalej. Ja bym sobie chciał w końcu skompletować tutaj pojazd. Fajnie by było. Gdzieś sobie pojechać. Kurde, co chwilę jakieś dźwięki słyszę obok mnie, takie jakby ktoś jeszcze tu biegał koło mnie. Mam głupie wrażenie, serio. Mi się w dalszym ciągu wydaje, że ktoś tu jeszcze jest. Nie chcę za bardzo wchodzić tak w środek tego miasta. To nie wydaje mi się, żeby to była tylko ta osoba, która sobie latała z morzem. Muszę też jeszcze nazwę postaci sobie tutaj zmienić. Myślę, że teraz w ten weekend też będzie stream, tylko tak gdzieś pewnie 20, 21. Się rozglądam, kurde. Czekajcie, mam semi auto, a potrzebuję full. Nie mogę mieć semi. Ja najbardziej się obawiam tych komisariatów, bo to jest takie jakby pierwsze tak poważne zagrożenie, jak dla mnie. Dobra, wiecie co? Trochę odbiję stąd, bo tak nagle się dziwnie cicho zrobiło. To jest jeszcze ostry hilltop. Tam na pewno ktoś będzie siedział. Do samej postaci, bo też chciałem wspomnieć odnośnie samej mojej postaci, no to jeszcze przez parę odcinków będzie ta postać, którą mam, czyli ta młoda, a już później do końca tych odcinków będzie ta taka starsza siwa, nie? Ta postać, taki dziadek właściwie, bo tutaj chcę stworzyć taki koncept, że jestem no może nie jedynym ocalałym z The Tactical Civil. Tam nas paru, pamiętam, zostało, a historia nie została do końca opowiedziana, bo no z przyczyn, że każdy miał jakiś tam własny powód, miał inne plany, no i później między innymi też przez George'a i nie będę już tam dalej mówił jeszcze przez kogo, no nie dokończyliśmy odcinku, bo były inne plany, scenariusz był napisany, był dość fajny, scenariuszem zajmował się Mike Pilczyski. On teraz tam robi choreografię. Może tam w którymś odcinku podam linka, a tu nawet może klip pokażę tylko choreografii tych tanecznych, muzycznych. Robił także wideoklipy, także no ciekawe. Właśnie on mniej więcej do tego przestał tworzyć scenariusze i grać się później w odcinkach na RP, bo chciał się tym bardziej tak zająć. O, to są kolejne strzały. Wiecie, jak gdybym to już mówiłem na streamach też, gdybym miał tak 200 widzów w dalszym ciągu, to pewnie kurde, to pewnie mój kanał by nie istniał, bo mi się już by nie chciało prawdopodobnie nic działać w tym kierunku, ale dobrze, że mam tyle osób, ile mam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Będzie też, myślę, że w przyszłym tygodniu, albo może jeszcze w tym, do końca tego tygodnia będzie specjalny odcinek odnośnie dla was, dla widzów. Także jeszcze nie wiem dokładnie, czy w tym,
będzie po prostu w przyszłym tygodniu się ukaże, bo tu też chcę fajnie to zmontować, fajne efekty pododawać i tak dalej. No, zresztą zobaczycie cały efekt, jak uda mi się to zrobić. Nie wiem, jak wy sobie dajecie radę z tymi upałami, bo ja dostaję pierdzielca. Ale mam nadzieję, że jakoś się znosicie. Podobno od przyszłego tygodnia ma być ciut chłodniej. Dobra, to był gdzieś strzał, ale myślę, że nic więcej nie zdziałał. Dzisiaj taki luźny odcinek. Za wiele się nie wydarzyło. Ale i tak myślę, że większość z was jest cieszonych, że w końcu odcinek z Daisy wleciał na kanał. Dobra. Dalej. Kurde. Fajnie jakby tutaj jeszcze dodali noc, że w sensie jest ten cały cykl. O, kolejna ścinka. Ładowanie obiektów. Ale chcę jeszcze zobaczyć, gdzie mniej więcej jestem. Barykada na drodze. Czemu w tym miejscu jest? To coś miało być albo będzie? Nigdy nie idźcie tak jak ja, środkiem drogi, kurde. Już parę razy przez to zginąłem. Także mam nadzieję, że tam zagłosujecie i dacie znać, co byście chcieli najbardziej zobaczyć tutaj na kanale z tych, pośród tych trzech gier. Myślę, że wszystkie trzy się pojawią, ale ta gra, która tam uzyska najwięcej głosów, no to oczywiście będzie najczęściej. A to drzewo tak. Gdzieś tam strzał był. Gdzieś z tamtej strony. Najwięcej głosów, no to. No to będzie po prostu najczęściej. Tak więc dzięki, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Prawdopodobnie z DayZ. Także trzymajcie się. Hej, hej.